No i teraz jak wiedzie Bir na to. A Jezu, Jezu. Byle pierwszy nie wstał. Jezus Maria. Fuksiarzu cholerny. No witam, witam. Dziś pokażę wam talię, którą w tym sezonie wbiłem ponad 2500 MMR. Jedziemy. Dek, który zaraz wam pokażę, to tak zwana Saskio Milwa, czyli coś, co możecie kojarzyć sprzed dwóch sezonów, ale w nowej, ulepszonej i ultra-kontrolnej wersji z naszego teamowego projektu Cards of Lebioda. Żadne tam no unity. Ultra-kontrola. Serio, nie pamiętam, kiedy grałem dekiem, który miał więcej kontroli niż ten. Doskonała odpowiedź dla wszystkich, którzy twierdzą, że Milwa się skończyła po nerfie. Lecimy z parametrami, żebyście miały i mieli pojęcie o tym, jaki to typ deku. Przypominam, że oceniamy w skali od 1 do 5. Potencjał w długiej rundzie, czyli powyżej 6 kart, 3. Czyli idealnie po środku, ani słabo, ani super. Silniki wprawdzie mamy, gdy się rozpędzą, to przeciwnik będzie miał ogromny problem, żeby dotrzymać nam tempa, ale z drugiej strony mamy ich tak naprawdę niewiele i nie tak łatwo je rozstawić. Podsumowując, długa runda przyzwoita, ale to nie tak, że im dłuższa, tym lepiej dla nas, bo tym więcej punktów wygenerujemy. Nie ten typ deku. Potencjał w krótkiej rundzie, czyli od 3 do 6 kart, 5, czyli max. No, krótką rundę mamy po prostu miażdżącą, zwłaszcza jeśli składają się na nią Simlas z pakietem zaczepek, a potem Gord na dobicie. Losowość, gdzie 5 oznacza talię w ogóle nie opartą o RNG, czyli pozbawioną randomowo tworzonych jednostek lub czarów, tutaj 4,4. Czyli bardzo nielosowo, wszystkie karty wiadomo co robią, a pierwiastek losowości ze względu na to, że mamy ograniczony wpływ na Saskię, no i nie zawsze wiemy, jaką jednostkę nam wyciągnie na planszę. No i może też odrobinkę przez to, że nie zawsze wiemy, kogo walnie Wiedźmin. Rymuwale 5, tak jak mówiłem, ultra kontrola, praktycznie wszystko możemy usunąć. Silniki 3, czyli znowu po środku, trochę ich mamy, potrafią wykręcić tempo, ale na pewno nie jest to talia oparta na silnikach, więc no, taka ocena jest dość sprawiedliwa. Trudność, gdzie 5 to deck bardzo prosty w obsłudze, nie wymagający dużego kombinowania ani gruntownej znajomości mety. Tutaj 2,2, czyli jak widzicie, jest to deck naprawdę trudny w pilotażu. Trzeba dużo myśleć, dużo planować i odpowiednio się dopasowywać do tego, co mamy na ręce, bo nie zawsze wymarzony scenariusz będzie dostępny. Potencjał w talii jest ogromny, ale absolutnie nie jest to samograj. Bluecoin 4,8, prawie max, minimalna szansa, żeby w rundzie pierwszej ktoś nas dojechał na równych kartach, za dużo opcji, za dużo kontroli. Redcoin, a tu już maksymalne 5,0, ogromna szansa wygrania rundy pierwszej na równych, świetne tempo i no, przerażająca kontrola. To teraz zobaczmy, co takiego znajdziemy w talii. Umiejętność to taktyka partyzancka. Od niej nasza kontrola się zaczyna. Mamy 3 ładunki. Przy milwie schowanej w talii możemy od razu usunąć jednostkę czteropunktową. 2 punkty obrażeń zadajemy z umiejki, milwa wyskakuje z talii i bije za 1, a potem jeszcze dodatkowo za 1 z rozkazu. Nasza umiejętność to świetna odpowiedź na wszystkie groźne silniki przypisane do rzędu. Pozwala nam też przesunąć niepożądanego obrońcę. Pamiętajcie też, że czasem bardziej opłaca się użyć ładunku na naszej jednostce i wzmocnić ją o 2. Kryształowa czaszka, wzmocnienie i zasłona, najlepiej na któryś z naszych silników przywołanych przez Saskię. Oneiromancja, bardzo ważna w naszej talii, dwukrotnie gramy co chcemy. Saskia dowódczyni. Modelowe otwarcie rundy pierwszej. Przypominam, że Saskia działa tak, że zaraz po zagraniu i potem co 3 tury wyciąga z talii losowego brąza o kategorii, której na planszy jeszcze nie mamy. W naszej talii są 4 opcje. Elf, Driada, Wiedźmin i Krasnolud. Przy czym tylko Driada i Wiedźmin występują podwójnie. Jeśli drugi egzemplarz macie na ręce, to w miarę możliwości zaczekajcie, aż Saskia wyciągnie na planszę ten pierwszy. W przeciwnym razie trochę ryzykujecie i blokujecie potencjał tej karty, bo Saskia nie patrzy, co jest jeszcze dostępne, tylko losuje kategorię na ślepo. Jeśli zagracie Driadę, a Saskia też wylosuje Driadę, to nie wyciągnie nic i nie zyskamy tempa. Ważna uwaga, jeśli gracie przeciw Królestwom Północy, starajcie się, żeby koło Saski nie znajdowała się jednostka o sile 5 lub niższej.
bo wtedy najczęściej przeciwnik potraktuje ją wrzącym olejem, co usunie z Saski odporność i narazi na szybki removal. Aha, Saskię gramy do rzędu bliskiego starcia, bo do tego rzędu przypisana jest Mistrzyni Miecza. Simlas Finn Abdabair. Simlas jest po to, żeby wyciągnąć z talii 4 zaczepki i zrobić chore punkty. Jeśli dobrze rozegramy kombo z Vanadynem i Alissą, jest to zagranie za 26 punktów, a jeśli jakimś cudem mamy Vanadyna na planszy, to nawet za chore 38 punktów. Ważna uwaga, jeśli wyciągamy zaczepki z talii Simlasem, po stronie przeciwnika nie musi być żadnego celu. Po prostu nie zadajemy obrażeń, ale czatowników tworzymy. Sirocco Skorat, doskonały removal, najczęściej na jakiś scenariusz czy inną meluzynę. Kaganiec Vigo. Potencjalnie może to być zagranie za 12 punktów. Oczywiście nie muszę wam mówić, że najfajniej ukraść silnik z zasłoną typu barciowe widziadło. Kaganiec to też spoko opcja na przechwycenie wrogiego obrońcy. Podgąb Czastym Grzybem. Drugi krasnolud do pary, a także złocista piana po odpaleniu rozkazu, czyli wzmocnienie, które może czasem nam uratować skórę. No i dodatkowa karta specjalna, co ważne ze względu na Gorda. Milwa Strzelczyni, jedno z głównych narzędzi w naszym deku. Pamiętajcie, że po nerfie bije za jeden wyskakując z talii i z rozkazu również bije za jeden. Jeśli nie zadacie śmiertelnego ciosu, Milwa nie wróci do talii, więc dobrze wszystko policzcie i upewnijcie się, że po stronie wroga znajdzie się jakaś jednostka z jednym punktem siły. Vanadyne. Najlepiej zagrać go, gdy mamy na ręce dwie zaczepki, bo wtedy oczywiście to je umieszczamy na spodzie talii i minimalizujemy ryzyko brika. Zazwyczaj Vanadynem się za długo nie nacieszymy, bo to jedna z tych przerażających jednostek, które przeciwnik chce jak najszybciej usunąć albo zablokować. Jeśli tego nie zrobi, no to gramy zaczepki i tworzymy dodatkowych czatowników. Każda zaczepka staje się zagraniem za 9 punktów. Oczywiście obie stworzone przez Vanadyna zaczepki tak czy siak chcemy zagrać, żeby znalazły się na cmentarzu. Aha, pamiętajcie, że Vanadyne to elf, więc jeśli Saskia jeszcze nie wyciągnęła Mistrzyni Miecza, możecie się chwilę z zagrywaniem Vanadyna wstrzymać. Alissa Henson. Modelowo zagrywamy ją po to, żeby wtasować dwie zagrane przez nas zaczepki z cmentarza z powrotem do talii. Czyli kolejność działań jest następująca. Gramy Vanadyna, gramy dwie stworzone przez niego zaczepki, gramy Alissę i wtasowujemy obie zaczepki do talii. W ten sposób w talii znajdą się cztery zaczepki do wyciągnięcia przez Simlasa. Oczywiście rozgrywka może się potoczyć tak, że Simlasa trzeba będzie użyć wcześniej i wtedy wtasowywanie zaczepek przez Alissę nie będzie już miało sensu. Ale przecież możemy wtasować Sirocco czy Gaganiec i ponownie użyć któregoś z tych mocnych removali, zwłaszcza jeśli mamy dostęp do Oneiromancji. Harald Gord, modelowy finisher, zwykle jesteśmy w stanie zagrać tyle kart specjalnych, że nabijamy maksymalne wzmocnienie, czyli po zagraniu Gord będzie miał 15 punktów siły. Doregare z Wole, blokada, od dłuższego czasu bardzo przydatna w mecie. Epidemia. Z tą kartą ostrożnie, bo może okazać się cegiełką, ale jeśli dobrze wszystko przemyślimy, potrafi zrobić różnicę. Usuwamy dowolną jednostkę o koszcie werbunku 4. A za 4 potrafi się trafić naprawdę niezły cel. Na przykład porządnie wzmocniony opancerzony drakkar. Dwa razy grat kamieni, lepsza wersja wytwarzania petard, bo nie przejmujemy się tym, czy drugi rząd jest pusty. Z Milwą w talii możemy usunąć jednostkę o sile 6. Aha, istotna rzecz. Jeśli zagramy grat kamieni w jednostkę, która ma siłę 4 lub mniej, to jednostka ta zostaje od razu zniszczona bez przenoszenia, więc Milwa nie wyskoczy z talii. Dwa razy Wiedźmin Szkoły Kota. Przyjemny silnik do wyciągnięcia przez Saskię. Pamiętajcie, że przy adrenalinie 3 Wiedźmin bije już za 2 punkty, nie za 1. Dwa razy Zaczepka. Tak jak mówiłem, kluczowa karta pod nasze combo Vanadyne, Alissa, Simlas. Pamiętajcie, że jeśli chcemy zagrać zaczepkę z ręki, musimy mieć cel. Dwa razy wytwarzanie petard, czyli gorsza wersja gradu kamieni. Jeśli drugi rząd jest wolny, możemy usunąć jednostkę z 6 punktami siły. Ewentualnie może przydać się nam to krwawienie, jeśli przeciwnik ma jednostkę z 1 punktem siły i nie grozi nam usunięcie Milwy. Mahakamski Trapper, jedyny brązowy krasnolud do wyciągnięcia przez Saskię. Trapper ma więź, więc jeśli zagramy drugi egzemplarz z podgąbczastym grzybem, dostaniemy dodatkowy boost witalności i zyskamy kilka punktów więcej. Mistrzyni Miecza, jedyny brązowy elf w talii, również do wyciągnięcia przez Saskię. Dlatego właśnie Saskię gramy na rząd bliskiego starcia. Dwa razy Driada Piastunka. Silnik, najlepiej jeśli się uda nam ustawić obie driady w jednym rzędzie, bo wtedy co turę będą wzmacniać się nawzajem, generując nam dodatkowe 2 punkty. I wreszcie Wiewiórka, żeby wywalić z cmentarza przeciwnika to, co będzie dla nas największym zagrożeniem. Tak to wygląda. Modelowy plan jest taki, że w rundzie pierwszej gramy Saskię, wyciągamy co się da, rozkręcamy silniki.
Może też od razu gramy w Anadyna. Jak nie, to gramy w Anadyna w rundzie drugiej. Pozbywamy się zaczepek, blidujemy. No i na krótką rundę trzecią mamy Alisę, żeby wtasować dwie zaczepki, Simlasa, żeby siać spustoszenie i 15-punktowego Gorda na mega finish. A teraz zapraszam na przykładową rozgrywkę, a przygrywać nam będzie nowe Death Verified. Sigvald? Czy zwykła alchemia? Jezu, ludzie... Milwa, nie? Tfu, nie Milwa. Zostań może. O! No! Wreszcie, wreszcie jakieś normalne zagranie. Oczywiście Milwą się nie przejmujemy, bo sobie ją wtasujemy z Vanadyna, więc na chillu. Dobrze, co nam dasz? Fajnie. Zróbmy tak. A teraz, jak na złość rzuci jakąś malignę albo coś w ten deseń. Koral. Klasyczny dyskardzik. To mi pachnie zwykłą alchemią. Nie tu. Ała. Czekajcie, trzeba troszeczkę naszą biedną Saskię podratować. No i teraz jak wiedzie Birna, to... A Jezu, Jezu. Byle pierwszy nie Saskie. Jezus Maria. Fuksiarzu cholerny. No trudno. Życie. Tak zwane życie. Nieważne. Odpalamy pełną moc silników. Skandaliczne zachowanie. Ale to znaczy, że nam nie usuniesz tego oto pięknego dżentelmena. No i co? No to Regaraja, no bo co? Okej. Można i w ten sposób. Runda nasza. Jedna zaczepka jeszcze do wywalenia. Potrzebujemy onej romancji. Koniecznie. No, jakbyście kiedyś mieli wątpliwości, jak to się robi, no to właśnie tak. Wiecie co? Nie, bo może się nam przydać taki kaganiec albo coś. Na razie sobie zagramy takim oto bezpiecznym traperem. Jak najbardziej chcemy pocisnąć. W długiej rundzie no raczej nie mielibyśmy wielkich szans. Jeżeli to faktycznie jest klasyczna alchemia ze scenariuszem, a wszystko na to wskazuje. Zresztą zaraz zobaczymy. No oczywiście.
Dobrze. To się nazywa tempo. No to chyba musisz już grać ten scenariusz, co? Najśmieszniej będzie, jeśli nie dobrą. Nie, no dobrą. Na pewno dobrą. Zawsze dobierają, dokładnie. Wywalamy scenariusz, czy nie? Wywalmy. Dyskusja, ciach. I bardzo ładnie. No, myślę, że modelowy blidzik. Wyciągnęliśmy scenariusz, wyciągnęliśmy fokusję. Elegancko. Chcemy usunąć? Chyba nie. Chyba nie. Teraz to już nam za bardzo nie pomoże. No. Tak, tak, mam Ilwę na ręce.
Dobra, no zagrajmy ją, bo przecież... Nie zagranie niczego nie zmieni. Tyle. Co tam masz jeszcze? Dobre value. Nieźle. Ale blisko. Całkiem blisko. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.